dzisiaj w ośrodku szkolno-wychowawczym impreza nietypowa, ale taka, która na trwałe wpisała się w kalendarz naszej placówki. Dzień Rodziny. Dzień Rodziny, a zatem Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, ale również Dzień wszystkich tych osób, które są przyjaciółmi naszej placówki, które z nami współpracują i realizują wspólnie zamierzone cele. Są to m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej, Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli. Jest to szereg ludzi, którzy współpracują z nami, którzy dbają o nasze dzieci, mając na celu ich rozwój, jak najlepsze funkcjonowanie teraz, ale również i w przyszłości. Można powiedzieć, że wymienione instytucje są członkami tej wielkiej rodziny, jaką tworzymy. Najważniejsi oczywiście nasi rodzice i nasi uczniowie, plus kadra pedagogiczna, która swoją codzienną pracą, działaniami podejmowanymi na rzecz naszych uczniów stara się właśnie stworzyć im tutaj atmosferę domu rodzinnego, realizując cele dydaktyczne, wychowawcze, rehabilitacyjne. Będzie to dzień fantastyczny, który można spędzić właśnie w gronie tej dużej rodziny. Dzisiejszą imprezę współorganizują dwie instytucje. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce i Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych pod Skrzydłami. Stowarzyszenie na realizację projektu z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, program Od Zależności ku Samodzielności, otrzymało dofinansowanie na projekt Wsparcie Otoczenia Osób z zaburzeniami psychicznymi i jednym z działań jest organizacja Dnia Rodziny. I dzięki temu wsparciu zapewniliśmy dzisiaj szereg atrakcji na tą imprezę. Mamy przygotowaną kuchnię i szereg stanowisk artystycznych i sportowych, między innymi stanowisko malarsko-rzeźbiarskie, stanowisko sportowo-rekreacyjne, stanowisko z popcornem i watą cukrową, stanowisko czytelnicze, oprócz tego jeszcze stanowisko zabaw konstrukcyjnych. Jesteśmy bardzo wdzięczni Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej, panu staroście Sokulskiemu i instytucjom wspierającym rodziny, które dzisiaj przybyły, czyli Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztatom Terapii Zajęciowej, Powiatowemu Zakładowi Aktywności Zawodowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce i Dąbrowie za wspólne działanie na rzecz rodziny i na rzecz naszych podopiecznych.